Dawno, dawno temu żywe meble uprowadziły mnie do zamku psychopaty i... A sami zobaczcie! Kto tam jest? Pani Imbryk! Pomyślałam, że możesz chcieć herbaty. Ty? Ty? O! Uwaga! To niemożliwe! Aha! Lecz! Tak właśnie jest! Mówiłem ci, że jest śliczna, mamo, prawda? Tak, syneczku, mówiłeś. Teraz uważaj! Nie rozlej! Dziękuję. Hej, chcesz zobaczyć sztuczkę? Ryczku! Ups, przepraszam. Ustąpiłaś bardzo dzielnie, kochanie. Też tak myślę. Ale straciłam ojca i marzenia. Straciłam wszystko. Rozchmurz się, dziecko. Wszystko się jeszcze ułoży. Zobaczysz. Na mnie i pora. My tu sobie gadu-gadu, a kolacja już stygnie. Ryczku! Pa! No dobrze. Chcecie tu odzieć na kolację? Zobaczmy, co też mam w szufladę. Niech to, ale wstyd. Och, przepiękna. Będziesz w niej wyglądać cudownie. To bardzo uprzejme, ale nie wybieram się na kolację. Ale musisz. Kolację podano. Czemu tak długo? Kazały mi tu przyjść. Czemu więcej tu nie ma? Troszkę cierpliwości, panie. Dziewczyna straciła rodzinę i wolność jednego dnia. Panie, czy myślałeś może, że to właśnie ona jest naszą nadzieją? Jasne, że tak! Nie jestem głupcem. Świetnie, to pan się zakocha w niej, ona też się zakocha i puf, klątwa złamana! Przed północą będziemy znów ludźmi. O, to nie takie łatwe, potrzeba czasu. Tylko, że róża zaczyna już więdnąć. To bez sensu. Ona jest piękna, a ja... Sami widzicie! Musisz jej pokazać, że wygląd to nie wszystko. Tylko nie wiem jak. Cóż, przede wszystkim powinieneś się lepiej prezentować. Wyprostuj się i zachowuj się jak dżentelmen. O tak! Kiedy tu przyjdzie, obraz ją olśniewającym uśmiechem. No już, już, pokaż mi. Tylko nie przestrasz biedaczki. Pokaż jej ten nagi miecz. Bądź uprzejmy. Zarzuć ją komplementami. O, ale szczerymi. A przede wszystkim panuj nad swoim gniewem. Oto i ona. Dobry wieczór. No, gdzie ona jest? Kto? A? Ona, tak, ona. No cóż. Właściwie jest teraz w trakcie tych różnych czynności niezależnych. Nie chcę tu przyjść. Co? Panie, Boże miłość, eminencjo! Pójdź dostępnie! Chyba kazałem ci przyjść na kolację. Nie jestem głodna. Zaraz wyjdziesz, albo ja wyważę te drzwi! Panie, mogę się mylić, lecz to chyba nie jest najlepszy sposób na zdobycie kobiecego serca. Proszę, chodź spróbuj być raz dżentelmenem. Ale to ona robi problemy. Grzecznie, grzecznie. Czy zejdziesz na kolację? Nie. Proszę grzecznie. Sprawiłabyś mi wielką przyjemność, gdybyś przyszła na kolację. Co jeszcze? Proszę. Nie, dziękuję. Nie możesz sam siedzieć wiecznie. Owszem, mogę. Dobrze. To sobie tam głoduj. Jeśli nie będzie jadła ze mną, to nie będzie jadła w ogóle. Mamusiu, chyba nie wyszło to najlepiej, prawda? Płomyku, stań na straży przy drzwiach i daj mi znać, gdyby sytuacja uległa zmianie. Możesz na mnie liczyć, mą kapitan. No cóż, chyba możemy pójść na dół i wszystko posprzątać. Proszę ją grzecznie, a ona odmawia. Co według niej miałbym zrobić? Błagać! Pokaż dziewczynę. O, co jest takiego, nie chcę go lepiej poznawać. Może też mu jeszcze szans. Nie chcę go lepiej poznawać. Nie chcę mieć z nim absolutnie nic wspólnego. Czemu się oszukuje? Nie zobaczy we mnie nic więcej niż potwora. To by
beznadziejna.